Cześć moi kochani, z tej strony Farrar, jest dzisiaj ze mną JJ. Hejka. I postanowiliśmy, że zrobimy sobie dzisiaj cały dzień challenge, będziemy jedli tylko i wyłącznie złote jedzenie. Specjalnie do tego kupiłem takie złoto w plastrach, 25 albo 24 plastry złota są tutaj i będziemy przygotowywali różne potrawy, śniadanie, obiad, kolację. Jeżeli starczy nam złota, to zrobimy jeszcze sobie jakiś deser i przez 2-4H będziemy tylko jedli na złoto. Będziemy się czuli jak tacy prawdziwi milionerzy z Dubaju. Kazał mi kupić do tego pędzelki. No bo ja widziałem, że pędzelkiem się nakłada to złoto, bo ponoć bardzo szybko się przykleja do palców, a no nie chciałbym zrobić tylko samego śniadania, bo wszystkie inne płatki stracę. Więc moi kochani, jeżeli tego typu odcinek wam się podoba, to zostawcie ile? 20 tysięcy. 20 tysięcy łapek i w następnym odcinku będziemy jedli przez cały dzień jakieś inne potrawy, na przykład na jakiś dany kolor. Jeżeli macie jakieś pomysły na challenge, piszcie w komentarzu. No i jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie mój kanał JJ oraz całej ekipy. Tutaj wam się wyświetlają nasze jeszcze Instagramy. A teraz zaczynajmy. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Jajka. To ja może zajmę się boczkiem. A ja usmażę jajko. No i dobra. Kto uwielbia boczek z jajkiem, zostawia łapkę w górę i w ogóle napiszcie, co najchętniej jecie na śniadanie w komentarzu, bo ja wam mówię, taki boczek to jest życie, naprawdę. Jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy. Co do śniadania, to co się pije? No, no. Cappuccino! Cappuccino! Cappuccino, otóż to i dzisiaj też zrobimy sobie cappuccino ze złotkiem. Boczek mamy już gotowy, więc teraz Farrar może przystąpić do przyzdabiania naszego pięknego dania. Nawet się zrymował. Może zacznijmy od cappuccino. Ja nawet nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić. Otwieramy. Mamy takie karteczki. Pomiędzy nimi znajduje się spuść. To jest jadalne złoto. Ha! No jestem ciekawy, jak ja mam to nałożyć. Dobra, weźmy teraz pędzelkiem to. O! I spójrzcie, jak pięknie się nałożyło. Trochę za mało. Trochę za mało? Idealnie jest. To jest po prostu kawa na łyka. Próbuj pierwsza. Mam złoto na ustach? Bez smaku, ale czuję się teraz prestiżowo. Jak się czujesz? Prestiżowo. Co mogę powiedzieć? No, ciekawe to jest bardzo. Nie wiesz, że kawa gorąca to jeszcze te... Złotko jest takie klejące się do zębów. Mam na ustach? Pokaż. Justynie chyba trochę zostało. Justynie zostało, tak. Dobra, teraz przygotowujemy nasze złote jajeczko. To jest mega ciężkie do nakładania. Nie sądziłem, że to będzie aż tak trudne. Uwaga. Jest! To jest to. Wow. Jeszcze podociskajmy i to będzie płynne żółtko w dodatku na jajku. To nie będzie płynne żółtko. Musi być żółtko płynne. Ja tego tak ładnie nie usmażyłam. Justyna najgorsze jajka robi, pamiętajcie. Spójrz na to, co się stary tutaj dzieje. Przekrajamy i zobacz. Takiego jajka to jeszcze chyba nie jadłeś, co? Testuję, jak to mówią. No i to jest jajko, nie? To jest jajko Faberge, prawdziwe, tylko zasadzone. Czujesz się jak król życia teraz? Próbuj. Uwaga, testuję! Teraz będę ja znosić złote jajka. Dobra, jeszcze teraz niech przetestuje joystick. Mamy takiego pomidorka, a każdy wie... Kurczę, jaki wielki, nie? Wygląda jak pocisk. Każdy wie, że joystick lubi pomidorki. Może zróbmy jakoś tak, żeby... Tym do pomidorka się trochę przykleiło. Wow, ale on się przykleja to złoto. Pokaż, siad, zrób, o. Daj łapę. Daj łapę. Proszę. I uciekaj. Lecisz, lecisz, młody. Takiego pomidorka jeszcze nie jadłeś. Pomidorek Faberge. To teraz, moi drodzy, zróbmy najlepszy złoty boczek na świecie. Tym razem położymy boczek. Zobacz, jak się fajnie przykleja. Przykleja, wow. Tak? I tak nałóżmy, zobacz. To będzie coś pięknego. Takiego boczku to jeszcze nie jedliście. Jest przekonacki, spójrz na to. Ze złotej świni z Minecrafta. Pierwsza? Justyna, pierwsza. Kosztuj. To jest to? To jest to? Takiego burgerka moglibyśmy zrobić całego na złoto. Wiem! Złote nuggetsy z McDonalda. To będzie dopiero życie. Ok, teraz ja próbuję. Maka, jedziemy do maka. Kurczę. Powiem szczerze, że bez złota było lepsze. Ale jest złoty boczek. Dobra, teraz czas zrobić obiadek, tak? Obiadek tak. Czy jakiś deserek? Nie no, teraz obiad, to zawsze deser jest po obiedzie. Dobra. A wy napiszcie w komentarzu, czy jedliście już kiedyś jadalne złoto, a jak nie jedliście, to jak myślicie, jak smakuje?
Dobrze, a więc na obiad przygotowujemy steaka. Zobacz, jaki śliczny. Piękny sustaw, nie bigo. Kozacki steak. Musiał. Ja przygotowałam kilka ziemniaczków, nie za dużo węglowodanów. Usmażymy je na patelni, on będzie smażył steka, bo ja nigdy w życiu nie smażyłam steka i nie wiem, jak to się robi, ale ziemniaczki zawsze. Stek już jest gotowy, nakładamy i za chwileczkę będziemy przyzdabiali złotem. Spójrzcie, jaki dorodny kawałeczek. To jest to. Najgorsza część teraz. Idealnie nałożyć te złoto. Zaczynamy chyba od steka, co? Jest pierwszy kawałek. O, proszę bardzo. Dobra, teraz nakładamy na ziemniora. O, proszę. Wow, ziemniaki wyglądają najlepiej. I to jest teraz to. Złote ziemniaki. Taki obiad, to chyba każdy by chciał zjeść. Co, próbujemy? Romantyczne kolety, tylko świetek wypomniałeś. No niestety. Ma złote ziemniaki i jeszcze coś gada, nie? Zajadę do tego ziemniaka i dawaj tutaj opinię. I to jest, proszę Państwa, idealnie zrobiony, medium rare tak zwany. I po co jeździć do Dubaju, wydawać 500 dolarów do steka, jak masz tutaj? W Polsce na miejscu? A few moments later. To teraz to, na co wszyscy czekali, czyli na deser, to co JJ-ki lubią najbardziej. Będziemy zajadali sobie gofry. Jednego zrobimy z bitą śmietaną, posypką i złotem, a drugiego zrobimy z bitą śmietaną i złotem. A to jest ta legendarna posypka z naszych odcinków. Więc jak ktoś jeszcze nie widział odcinka z JJ-ką i z tą posypką, no to tu macie przypięty w karcie odcinek. Lecimy! Nawet równo wyszło, co? Za mało bitej śmietany. Dobra, jednego gofra posypujemy. Jest teraz przepiękny, kolorowy. I proszę bardzo, prawie wyszło równo. Fantastycznie! O, jest i kierownik zamieszania, zapraszamy. Dobra, witam. Co to jest? Co to się daje? Od razu proszę skosztować jadalnego złota na gofrze i proszę wydać opinię. Czy na pewno je? Nie. To wygląda jak folia w ogóle, nie? Prawda, no, pierwszy raz to widzę w życiu. Idealnie tak jest. Zajebisz sobie, mamy. Niestety Jacob zjadł nam wszystkie gofry, więc drugiego nie zrobimy. Za to zrobimy sobie teraz loda, złotego loda. Przytrzymaj. Mam pomysł. Jak zostawicie 50 tysięcy łapek w górę, no, to znajdziemy lody ekipy XXL i zrobimy je na złoto. O, to będzie pomysł, no. Dobre, dobre, więc łapeczka do góry. Zobacz na to, stary, zobacz na to. To jest złoty lód. Ja jeszcze bym zrobił coś takiego. Będzie kozak. Próbujemy. Patrzcie, on wziął gryza i zjadł pół loda. Jak ten lód ma 5 centymetrów? Jak tak można? Dobra, teraz ja. Dobra. Ja wam pokażę fajną sztuczkę. Jest lód? Mamo. Ham. 2 hours later. Ok, moi kochani, jesteśmy pod złotymi łukami, jak to lokal nazywa, czyli w Magdolandzie. Idziemy kupić coś, co przerobimy na kolor złoty. Ja chcę na pewno zjeść Big Maca złotego, a ty? Nugget. Co ty robisz? Niechcący się oparłem, a ty? Jak to nuggets? Dobra, no to czyli kupujemy Big Maca i nuggets. Let's go. Właśnie wróciliśmy ze złotych łuków i kupiliśmy Big Maczka oraz 6 nuggetsików. I teraz robimy złotego Big Maca i złote chicken wings. To są nuggets. Aha, dobra, kurde. Chciałam powiedzieć, że to jest na jednego. Nie, no teraz to przegiałeś, stary. Tak? To przepraszam. To przepraszam. Moje palce. Okej, okay, nieważne, nieważne. Do góry ponieść i szybko tak. Co? Latający, zobacz! Latający! Okej, okay, podociskajmy ładnie. Pyk. Zobacz, stary. Idealnie, nie? To jest coś pięknego. Idealny, złoty Big Mac to będzie. Aż joystick się domaga. No oczywiście do takiego dania potrzebujemy jeszcze jakiegoś dobrego napoju, tak? Czarna woda z farbką. Tak to się nazywa ten napój. Uwaga. Wow! Jak od razu przyciągnęło! Zobacz, co się dzieje! Uwaga, próbuję. Na zębach ci pewnie zostało. Nie, nie mam chyba tych zębów. Ej, ale ładnie to wygląda, no. I co? Jest moc? No.
A wiesz, że to teraz jest, była bez cukru, a teraz jest z cukrem? Złoto ma tyle kalorii, ile ma karatów. To było 24-karatowe, więc tyle ma kalorii. No co, mi się wydaje, że chyba udało nam się wykonać dzisiejszy challenge. Wygląda jak taka zawinięta czekoladka. Dobra, ja próbuję pierwszy. Tak. Ale dziwnie się ugryzło. Tak? No. Dobra, teraz ja. Ja nie czuję różnicy. Dla mnie nuggets jak nuggets. Teraz czas na burgera. Ty pierwsza. No dobra. Ale gryza zrobiła. Smakuje? Dobra. Teraz ja? Ja postaram się wziąć największego gryza ever. Uwaga. To jest za tym, żeby McDonald's wprowadził taką prestiżową ofertę do swojego menu, to zostawiam w górę. Chociaż w Dubaju na pewno polecimy i odwiedzimy. Dobra, moi kochani, może nie kulturalnie, ale z pewną bują z wami dzisiaj żegnam. Najadłem się złota. Dotąd mam podziurki w nosie. Jeżeli wam się podobało, no to wstawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. 50 tysięcy łapek i robimy złote logo ekipy, tak? Dokładnie, XXL, bo widziałam, że są XXL. Okej, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Złote podziaczki.